patronką. Pisarką. Patronką. No naszą patronką została, tak? Czyli aktorką, tak? Mowa o Ewie Błaszczyk, która jest także piosenkarką, działaczką społeczną i charytatywną. To jej imieniem nazwano jedną z sal w szkole podstawowej nr 6 imienia Marii Curie Skłodowskiej w Zabrzu. Ewa Błaszczyk to jest drugi już patron, którego nadajemy w naszych klasach. To jest dopiero początek projektu, który jest takim projektem śladami noblistów i kawalerów Orderu Uśmiechu. Ewa Błaszczyk dlatego, że jeszcze mogliśmy pozyskać jakby kontakt bezpośredni z samą Ewą Błaszczyk. Niestety nie mogła u nas być, ale dostaliśmy jej przesłanie. To jest taka osoba, która integruje. Integruje ludzi, przede wszystkim tych, którzy się nie obudzili, a miejmy nadzieję, że się obudzą. I my chcieliśmy zacząć takim obudzeniem naszego projektu po okresie pandemii, żebyśmy mogli ruszyć z takim impetem w cały nasz projekt. Projekt, który zakłada otwieranie kolejnych sal i przybliżanie postaci tych, które zostały zasłużone ze względu na swoje działania, które podejmują. Z tej okazji dzieci przygotowały występy artystyczne. I lato tak jakoś kończy się, to jesień do tańca zaprasza nas. Już czas. W szkole działa już sala nr 30 imienia patronki placówki Marii Curie Skłodowskiej. To w środku, a przed jesienny piknik integracyjny z uśmiechem. Mnóstwo atrakcji i zabawy. Wszystko w szczytnym celu. Zbieramy na łazienkę marzeń. To jest nasz projekt i mamy dzisiaj taki festyn rodzinny. Proszę zobaczyć, co się dzieje za moimi plecami. Zjednoczyły się wszystkie klasy. Każdy coś przygotował. Mamy ciasta, mamy watę cukrową, mamy grilla, pleciemy warkoczyki, sprzedajemy książeczki. Po prostu wszystko, żeby uzbierać pieniądze właśnie na tą naszą łazienkę marzeń. Więc dzisiaj się będzie dużo działo. Dzieci mogą korzystać też z takich rozrywek typu dmuchańce. Pomagają nam firmy tutaj, które z nami współpracują, więc mamy nadzieję, że tak jak się zjednoczymy, to ten nasz cel osiągniemy. To był taki kolejny nasz mini projekt szkolny, bo nasza szkoła to dużo projektów wewnętrznych, niekoniecznie takich dofinansowanych, a to jest taki nasz projekt z Radą Rodziców, który chcemy doprowadzić do końca. Gdzieś tam inspiracja w innych szkołach, natomiast działamy. Po prostu działamy i jakby Rada Rodziców widzi, że szkoła się zmienia, oni chcą się dołożyć do tego i myślę, że nie ma nic piękniejszego niż kolejny etap. W akcji pomagali także sami uczniowie. Można było za symboliczną cegiełkę kupić oryginalne drobiazgi czy skosztować dobrego ciasta. Fajna zabawa, jak w tytule integracja. Każdy lubi być na słońcu. Nasza szkoła lubi się bawić, lubi się integrować i poznawać nowych ludzi, tak jak dzisiaj gościliśmy dzieci ze specjalnej szkoły. I z tą pozytywną energią na pewno szybciej uczniowie, rodzice oraz nauczyciele osiągną swój wymarzony cel.